Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Dobry wieczór, dzień dobry. Słuchacie konglomeratu podcastowego. Ja nazywam się Rafał Siciński i jest ze mną Michał Ochnik. Cześć, Michał. Cześć, cześć, Rafale. Dzisiaj do odmiany o Star Warsach nie będą opowiadali Jerry i Mando, tylko my. My jesteśmy takim yang dla Jerry'ego i Mando ying. Wiesz, oni zawsze w parze, my zawsze w parze, oni o Star Warsach, my o Star Treku. Tak, i dzisiaj, tak jak właśnie Michał powiedział, Star Trek, pierwsze wrażenia z Picarda i już na wstępie tutaj za prawdopodobnie kilka godzin będzie do obejrzenia w Polsce trzeci odcinek. My robimy pierwsze wrażenia właśnie po dwóch odcinkach i tutaj to jest z mojej winy, ale też troszeczkę z chęci bycia fair, bo pierwszy odcinek mi się nie podobał i miałem bardzo duże obiekcje do nagrywania pierwszych wrażeń, bo to nie byłyby ciekawe pierwsze wrażenia. Ale o tym zaraz. Mieliśmy, a przynajmniej list od słuchacza z pytaniem, czy można oglądać Star Trek Picard bez znajomości, całkowitej znajomości uniwersum, a szczególnie The Next Generation. To jest właśnie pytanie, które kieruje do nas. Michał, jak uważasz? Znaczy, no wiesz, jak ktoś będzie chciał, no to nie jesteśmy w stanie nikomu fizycznie zabronić. Pytanie tylko, czy to jest dobry pomysł. Ciężko powiedzieć, bo wiesz... No, my obaj jesteśmy tutaj, no, znamy już dość dobrze The Next Generation. Ja oglądałem wszystko, Sik chyba prawie wszystko. Siku... Nadal prawie wszystko, nadal jestem na maskach. Ojeju, te maski, to taki twój Moby Dick. Jak ten, jesteś jak Khan, tylko że zamiast Enterprise masz ten odcinek maski. Tak. Ale nie, przyznam się, że przez te dwa tygodnie od pierwszych wrażeń nie podchodziłem do Next Generation. Aczkolwiek ja mam takie wrażenie, że w tych dwóch pierwszych odcinkach Picarda jest tyle powiedziane, że można w tę historię bez znajomości backgroundu każdej postaci i galaktyki w jakiś sposób bezproblemowy wejść. Jest tutaj coś w rodzaju retrospekcji, które dzieją się w głowie Picarda. To są wizje, ale mniej więcej mamy zasygnalizowane, jak ważną postacią była dla Picarda Data. Mamy dość dobrze nakreślone polityczne rozłożenie figur w galaktyce, czym jest teraz Federacja, jak to się stało, że Picard jest zniesławiony, może nie, ale w tej niesławie gdzieś tam osiadł we Francji i pędzi wino. Nie, mówi się pędzi wino? Robi wino. No ma winnicę. Ma winnicę. Detale chyba są, no domyślę, że ma tam tę swoją winnicę i kręci wino. Zgodzisz się ze mną? Czy raczej to całe pokazywanie świata jest problematyczne dla nowych widzów? Wiesz co, bardzo ciężko mi jest określić, ponieważ no, ja oglądałem wszystko. Ja oglądałem wszystkie filmy, wszystkie odcinki, wszystkich seriali, wszystkie dodatki. Teraz idę przez komiksy powoli, ale nie mam zamiaru wszystkich czytać, więc trudno mi jest określić, jak na to zareaguje ktoś, kto nigdy w życiu nie... Znaczy to Picarda zna tylko z memów, a o Star Treku tylko słyszał, że jest i może widział filmy Abramsa. No to filmy Abramsa mu trochę pomogą, jeśli pamięta pierwszy. Więc ja okay. Powiedziałbym tak, nie jestem pewien. No ja bym próbował na miejscu widza, który nie zna tak dobrze Star Treka, to wydaje mi się, że przy współpracy z Wikipedią, która jest bardzo dobra, bo jeżeli o to chodzi, i nie mówię, żeby przeczytać streszczenia wszystkich odcinków, ale takiego ogólnego konceptu, co się działo w których sezonach albo po prostu wątkach, można śmiało po ten serial sięgać i się wydaje mi, że jest zrozumiały. Ale ja miałem bardzo
duży problem i chyba od tego chciałbym zacząć, z prowadzeniem akcji w pierwszym odcinku, a właściwie taką, nie wiem, dla mnie potworną nijakością tego pierwszego odcinka. Nijakością w jakim sensie? Nijakością taką, że wiesz, że spodziewałem się... Znaczy tak, jestem po pierwsze pozytywnie zaskoczony, może to od razu powiem, że akcja się dzieje niespiesznie, że mamy dwa odcinki, a Picard jeszcze jest dosłownie na początku drogi, żeby wylecieć w ogóle z Ziemi. Mamy zawiązanie wątków, Picard wpada na trop tajemnicy, tylko że to nie jest tak bardzo mocno sygnalizowane w pierwszym odcinku, dopiero drugi odcinek gdzieś to wprowadza na tory, ale w pierwszym odcinku było sporo scen, którym ja i tropów, których ja generalnie nie lubię. To znaczy? Ojejku, jednym z tych tropów, które mi się wydały słabe, to był pomysł bliźniaczek. Rozumiem, o co ci chodzi, ale szczerze, ja na początku trochę zamrugałem oczyma, ale po momencie przypomniałem sobie, Data też miał bliźniaka. To jest logiczne, że jeśli w tym procesie, wiesz, skutecznego stworzenia androida pozytronowego, jakim był Data, stworzono dwa równolegle, to logiczne, że następny tego typu skuteczny przypadek też będzie bliźniętami. Tak, tylko że wiesz co, ja mam problem z tym, co się stało z jedną z bliźniaczek. Wiesz, ja mam ten problem, że w jakiś tam sposób emocjonalnie się zacząłem wiązać z tą postacią i zacząłem ją lubić, w jakiś tam sposób jej kibicować i to jest, wiesz, może nawet się wydawać trochę śmieszne, bo mówimy o 40 paru minutach, ale chciałem się emocjonalnie zaangażować w ten serial i ja nie cierpię takich... Znaczy, to chyba trochę się zmieniło we mnie, ale nie lubię takich rozwiązań, gdzie nagle... ktoś, kogo zaczynałem lubić, już nie jest bohaterem serialu i jest jego brat bliźniak, który jest wytłumaczony fabularnie i to jest całkiem logiczne, tak jak mówisz, że ten cały proces i też można mi zwrócić uwagę, że stary, to było pierwsze 40 minut, daj spokój, to jest zawiązanie akcji, ale wydał mi się ten trop, taki ten zabieg twórców taki strasznie... Rozumiem... Szokowanie na siłę. Rozumiem, o co ci chodzi. Chodzi o to, że najpierw poświęciłeś te 40 minut, żeby wypracować emocjonalną więź z jakąś postacią i w tym momencie, po tym, co się z nią stało, już wiesz, że ta inwestycja emocjonalna ci się nie zwróci. Ponieważ ta postać została usunięta z równania fabularnego. I dlatego jesteś sfrustrowany. Bardzo ładnie to określiłeś. Tak, może to właśnie dobrze to określiłeś i bardzo, bardzo się cieszę, że pozwoliłeś moim myślom się tak właśnie skrystalizować. To jest mój problem. Był z pierwszym odcinkiem. Druga rzecz, że był nudny i był naprawdę nudny. Poza jedną sceną takiej dobrej ekspozycji, to jest ten wywiad z dziennikarką, który Jean-Luc Picard odbywa, który jest bardzo mocno emocjonalnie taki nasiąknięty, nacechowany. Widać, że to sprawia jakiś tam kłopot Jean-Lucowi, to mówienie o tym wszystkim. Świetnie zagrane zresztą to było. To tak naprawdę to wszystko było takie kurczę, tułanie się i nie było, wiesz, poza tym jedną sceną taką, nie czułem specjalnie w ogóle jakiegoś przyciągania do ekranu, trochę tego oczekiwałem po pilocie, a na szczęście to zostało całkowicie zmyte w drugim odcinkiem, który dosyć dobrze wprowadził, moim zdaniem drugi odcinek świetnie wprowadza na odpowiednie tory i widz już może mniej więcej wiedzieć, czego się spodziewać, że to nie będzie latanie po kosmosie piu-piu i zwiedzenie nowych cywilizacji, tylko tu będziemy mieli śledztwo i grę wywiadów i konspiracje i w jakiś wyścig między kilkoma frakcjami nawet. Ale ten pierwszy odcinek tego nie sugeruje i wydawał mi się naprawdę słaby. Dlatego też mówię, nie chciałem nagrywać pierwszych wrażeń zaraz po tym, bo uważałbym, że pewnie w jakiś sposób krzywdzę serial, a teraz to wszystko, co powiedziałem, mogę powiedzieć, że wybrnęli, że udało im się mnie kupić tym drugim odcinkiem. Okej, ja miałem... Znaczy, ja doskonale rozumiem, skąd bierze się twoja krytyka i rozumiem ją na poziomie intelektualnym, ale na poziomie emocjonalnym to
Ja podchodzę do tego z takiej perspektywy, że od paru lat, odkąd skończyłem tam Star Trek Voyager i ostatnie filmy, po prostu tak strasznie chcę zobaczyć, co się dalej stanie z tym wszechświatem. Mm-hmm. Powiesz, Enterprise i Discovery, one wszystko, oba są prequelami. Filmy te nowe w nowym uniwersum robią swoją rzecz, więc to mnie nie obchodzi. Ja się właśnie chcę dowiedzieć, co się stało. Co się stało po wojnie z Dominion? Co się stało po tym, jak Janeway wróciła ze swojej Odysei po tych dzikich rubieżach galaktyki? Co się stało właśnie z Jean-Luc Picardem, z kolektywem Borg i tak dalej? Jak wygląda teraz stan galaktyki? I ja byłem przez wiele lat przetrzymywany przez te pytania i teraz właśnie kiedy widzę, że już to dostaję, to ja czuję, że nie muszę się spieszyć, że mogę tylko siedzieć i tak już chłonąć to wszystko, obserwować te wszystkie, wiesz, te drobne rzeczy, które są mi przedstawiane, które, wiesz, wprowadzane. Jestem ponownie wprowadzany w ten świat przedstawiony i mam czas i okazję po prostu przyglądać się, co tam się zmieniło, w którą stronę to wszystko poszło. Nie myśleć sobie nad tymi implikacjami rzeczy, które nastąpiły i tak dalej. I właśnie ja to oglądam z takiej pozycji i dlatego wydaje mi się, że moje doświadczenia są trochę bardziej satysfakcjonujące niż twoje. Bardzo możliwe, aczkolwiek mówię, ja może też swym, wiesz, to za każdym razem, jak się dasz do jakiegokolwiek tekstu kultury, to ma duże znaczenie twoje, nie wiem, samopoczucie, twojej oczekiwania, jakie masz. Oczekiwania też, ale to jak się sam czujesz po prostu, czy masz dobry humor, czy to jest odpowiedni moment, czy dobre warunki. I może ja też, wiesz, tak chciałem szybko nagrać te pierwsze wrażenia, że usiadłem do serialu w złym momencie i zastanawiałem się nawet, powiem ci szczerze, zastanawiałem się, czy tego pilota sobie nie powtórzyć. No ale w końcu tego nie zrobiłem. Może to zrobię to przy okazji trzeciego odcinka, że sobie obejrzę jeszcze raz pilota. Ale mówię, drugi odcinek, kiedy mamy mniej więcej to rozłożenie figur na szachownicy, kiedy dowiadujemy się, jak to się stało, a właściwie nie, jakie są teraz relacje między Picardem a Federacją, gdzie mamy przedstawionego prawdopodobnie antagonistę Nareka, gdzie są wprowadzane kolejne postaci ze strony Romulan, tak? Czyli Narissa, tak? To chyba Peyton List gra Narissę. Mam tutaj zapisane, tak mi się wydaje, tylko imiona. I pani generał O, tak? Czy komandor O. To są prawdopodobnie Romulanki i one działają gdzieś tam we flocie. Także, wiesz, to wszystko jakoś zaczęło wchodzić na fajne tory i też zrozumiałem, że jaki to będzie serial, że to nie będzie typowy Star Trek, tylko były takie odcinki w Next Generation, które szalenie mi się podobały, aczkolwiek niekoniecznie były mocno rozwijanym wątkiem. Na jednej z planet spotkało się czterech dowódców statków i powiedzieli, że mają, że w Federacji jest jakieś zagrożenie, że Federacja jest jakoś zagrożona od wewnętrznego wrogu. Końcówka pierwszego sezonu, gdy to nawiązanie do tych horrorów Hammera i inwazji porywaczy ciał i tak dalej, o to chodzi. Dokładnie tak, no tak. To... I to były bardzo fajne odcinki. I tutaj widzę, że możemy mieć bardzo podobną sytuację, że mamy wewnętrznego wroga. Ja to nie był ani pierwszy, ani ostatni raz, bo wiesz co mówią o admirałach Federacji. Nie wiem. Nie wiesz? Nie. Zauważ, przypomnij sobie wszystkich admirałów, których widziałeś w The Next Generation. Czy którykolwiek z nich był dobry? Nie, zawsze miał jakąś wadę. Nie? Albo był jakimś agentem obcych, albo był prowadził jakąś własną grę, albo próbował coś tam bokiem przepchnąć, albo miał jakieś bardzo nieczyste intencje w stosunku do całej Federacji. I to zrobił się taki mem w fandomie Star Treka, że wiesz... Okay. Że admirałowie są... Aczkolwiek ta admirał, z którą rozmawia Picard, nie pamiętam teraz jej imienia i też nie pamiętam imienia aktorki, która ją gra, ale wydaje mi się, że to była bardzo kompetentna admirał i dosyć jasno wytłumaczyła Picardowi, gdzie jest jego miejsce i też wytłumaczyła mu w fajny sposób, dlaczego nawet jego słuszne w jego rozumieniu postępowanie prawe było naganne, jeżeli chodzi o jakoś tam powiedzmy Unię, tak, o federację tych wszystkich planet raz, że podjął się działania, które było sprzeczne z
Czy wybrał mniejsze zło na pewno, może w ten sposób, ale gdzieś tam ta pomoc Romulanom, przez którą teraz wydaje mi się, że jest uważany przez Romulan za bohatera jakiegoś, została tak, a nie inaczej nagrodzona przez Federację. Nie bardzo rozumiem, o czym mówisz. No bo nam powiedziała, że podczas tej rozmowy, przynajmniej tak to zrozumiałem, że Picard złamał rozkaz, że pomógł Romulanom, a był rozkaz nie pomagać im. Ta relokacja to jest po prostu wynik jego działań niezgodnych z rozkazami, z dyrektywami Federacji. Nie, to zupełnie nie tak było. Tak zrozumiałem, że 8 planet zagroziło odejściem z Federacji, jeżeli ta pomoc taka czekaj, nie czekaj, będzie. Czekaj. Wiesz, reality check, jak wyglądała sytuacja? Sytuacja wyglądała tak, że Słońce Romulusa zmieniało się w czerwonego karła i przez to cały ich system planetarny był zagrożony i został zniszczony. Federacja chciała wysłać flotę. Niechętnie, bo niechętnie, ale przegłosowali, żeby wysłać flotę do Romulusa i ich ewakuować stamtąd, nie? Mhm. Gdy tylko flota zebrała się wokół Marsa, to androidy urządziły atak na Marsa, nie? Tam zbudowały się rebelie, rozwaliły tego Marsa, tam teraz się unosi wielka chmura pyłu i Federacja spanikowała i odwołała tę flotę, mówiła, że teraz mają wewnętrzny problem, czyli z tymi androidami i nie będą pomagali Romulanom. Romulani zostali na pastwę losu i ich planeta wybuchła, oni tam chyba przetrwali tylko szczątkowo z tego, co widzimy teraz w odcinkach. Picard się wkurzył na to, że zostawili Romulan na pastwę losu i w proteście odszedł. Teraz, gdy spotkał się z tą admirałką, to ona mu właśnie tłumaczyła, że gdyby... No, właśnie tłumaczyła mu, że część planet groziła odejściem z Federacji, jeśli już jeszcze w trakcie tego kryzysu będą próbowali pomóc Romulanom, bo to nie jest taki moment według tych planet, które chciały odejść. Ja tak rozumiem tę sytuację. No ja to tak za bardzo nie wierzę, no bo wiesz co, no bo Mars jest Marsem, to jest jedna z małych planet w jakimś tam małym układzie i mnie się wydawało, że tutaj chodziło w ogóle o... ja rozumiem, że tam była stocznia, no nie wiem, czy jakieś ważne punkty dla armady, ale no nie chcę mi się wierzyć, że to chodziło o to, że w tym momencie akurat ten moment jest zły, tylko w ogóle chodziło o pomoc Romulanom i no nieważne. W każdym razie mamy tutaj tą panią admirał, wydaje mi się, że bardzo fajna postać. Tylko, że też mi się wydaje, że niestety to jest jedyny jej występ. Najprawdopodobniej już jej nie zobaczymy. Chyba, że gdzieś tam jeszcze będzie coś wysłane. Wiesz, za to jest dopiero drugi odcinek z 10, więc ja myślę, że trochę jeszcze za wcześnie na tego typu dywagacje, co się stanie, a co nie. Na razie może skupmy się na tym, co już się wydarzyło. Okej. Okay. No właśnie, co już się wydarzyło. Picard udał się na śledztwo w poszukiwaniu właśnie tej córki Daty, która została stworzona przez Maddoxa. Maddox był tym naukowcem, który chciał rozebrać Datę na części pierwsze w odcinku The Measure of Man. Pamiętasz? Mm-hmm. Ten odcinek taki... Na sali sądowej. Na sali sądowej. To właśnie ten bohater. Data się chyba potem z nim zaprzyjaźnił i próbował mu pomóc. I właśnie prawdopodobnie skutki tej pomocy widzimy teraz na ekranie w postaci tych bliźniaczek, z których jedna z nich zwróciła się do Picarda o pomoc, a druga pracuje z Romulanami, pomagając im odzyskiwać osoby, które wcześniej zostały przejęte przez kolektyw Borg. Mhm. Wyciągać ich z tych cybernetyków i jeszcze nie wiem co, ponieważ na razie widzimy tylko odcięty sześcian Borg, na którym siedzą Romulani i coś tam robią. To się stało tak bardzo, w bardzo dużym skrócie. A, i Picard powoli zaczyna gromadzić swoją ekipę, która pomoże mu przeprowadzić śledztwo. O co tu właściwie chodzi z tymi z androidami, dlaczego się zbuntowały, z tą drugą córką Daty, z tą, która pracuje z Romulanami i generalnie będzie próbował rozwikłać cały ten bałagan.
Jak oceniasz te dwa pierwsze odcinki? Już wspomniałeś, że pierwszy uważasz za zbyt monotonny, a drugi według ciebie jest większym progresem, tak? Po pierwsze, no wiemy, że to będzie śledztwo, tak? Że to nie będzie po prostu lecenie w kosmos i szukanie tam, nie wiem, odpowiedzi jakiejś, kim jest ta dziewczyna, tylko że mamy śledztwo i zagęszczenie wątków, dlaczego Romulanie są zaangażowani w polowanie na tą dziewczynę, czego od nich chcą. Ta tajemnica, tajemnicza sekta i tajemnicza organizacja wewnątrz samych Romulan, komórka, która dąży do niszczenia wszystkich takich przejawów. Syntetycznego życia. A wiesz, że to jest właśnie ciekawe, bo zobaczę, Ziemianie mają tą gigantyczną traumę po wojnach eugenicznych, po których modyfikowanie ludzi jest zakazane. A Romulanie mają tak, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. To jest, wcześniej nie zwróciłem uwagi na ten taki kontrast, znaczy paralela kulturowa, że obie rasy mają pewną taką, doświadczyły takiej traumy cywilizacyjnej jakiejś w przeszłości, która sprawiła, że są bardzo głęboko nieufni w stosunku do pewnej gałęzi nauki. To jest według mnie bardzo interesujący motyw, ale to tak na marginesie. Kontynuuj. Jest zupełnie inne tempo, zupełnie inaczej jest też, wydaje mi się, zrobiony nacisk na prowadzenie, a przynajmniej ja tak załapałem, że jest inny nacisk na prowadzenie wątków. Także jeżeli miałbym powiedzieć, czy mi się podoba to, co tutaj te wątki, to tak, bardzo mi się podobają. Jest to na pewno coś odświeżającego. Ta formuła chyba nie była specjalnie rozwijana, chociaż Discovery ma takie ciągoty do takich dłuższych historii i prowadzenia jakichś takich małych śledztw, czy to wewnątrz załogi, czy... To już na Deep Space Nine było dość mocno wykorzystywane. Więc... A widzisz, nie znam Deep Space Nine tak dobrze, ale szkoda. Myślę, że się zapoznam kiedyś, prawie, no jak już za 10 tysięcy lat obejrzysz te maski nieszczęsne. No, ja jestem zadowolony. Z drugiego odcinka jestem bardzo zadowolony. Podoba mi się właściwie no wszystko. No, naprawdę, jest dla mnie zdecydowanie lepszy odcinek. Jestem ciekawy, czy ta twoja teoria nadal ma z tą królową Borg, ma jeszcze jakieś będzie miała jeszcze jakąś szansę rozwinięcie się, bo ty w tym odcinku o naszych oczekiwaniach mówiłeś, że wierzysz, że Daji może być właśnie tą zagubioną królową. Może być zagubioną królową Borg. Chyba to już nie mamy. No nie, to już jest wywalone. Możliwe, że będą próbowali z nią coś takiego podobnego zrobić, jakiś, wiesz, wykorzystać ją do bycia takim pendrive'em, który będą mogli podczepić pod sześcian, znaczy tę bliźniaczkę pod sześcian, żeby nimi jakoś przejąć na jakieś sterowanie czy coś takiego. No nie wiemy. Czy domyśla się, kto stał za atakiem na Marsie? Oprócz tego, że wiemy, że to byli syntetyki, ale czy sądzisz, że... No bo ktoś ten sygnał wysłał, tak? Czy masz jakieś podejrzenia, kto to mógł być? Znaczy tak bardzo, bardzo, bardzo ostrożnie powiedziałbym, że Maddox, bo to by było bardzo fajnym takim rozwojem charakterologicznym dla niego, ponieważ on na początku traktował Data jak maszynę, którą można rozebrać i zbadać, a teraz wiesz, gdy wychował bliźniaczki, zmienił się jego stosunek i teraz patrzy na te syntetyki jak na równe ludziom, a widzieliśmy w retrospekcji na początku drugiego odcinka, że one są traktowane jak niewolnicy. No jak narzędzia przede wszystkim. Tak, no. I to właśnie mogło go wkurzyć i mógł im tam, nie wiem, zhakować je jakoś wszczepić im dyrektywę, żeby one się zbuntowały i dać im jakąś szansę na rewolucję i na wyzwolenie się. Więc ja bym na ten moment obstawiał Maddoxa, ale to jest bardzo, bardzo duże morze, bo na razie jeszcze bardzo mało wiemy. Okej. Okay. A ty masz jakieś hipotezy? Znaczy, tam były te statki dziwne takie widać było. Nie mam badego pojęcia, co to było. Może to były jakieś statki federacyjne, które po prostu tam stały, no nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Mm-hmm. Też trochę nie kumam, czym one są. No, także tutaj jestem, wydaje mi się, że tutaj jeszcze za tym atakiem ktoś inny stoi, ale no nie wiem, tak jeszcze zapytałem się ciebie, bo może już na coś wpadłeś, ja jeszcze tego nie wiem, jestem raczej chyba takim widzem, który czeka na kolejny odcinek, niż włącza zaraz YouTube'a i szuka wypowiedzi jakichś, wiesz, trekistów, którzy już tam
wyjaśniają i rozpisują to wszystko. Ja jestem takim trekistą trochę, więc... Aha, no widzisz, właśnie tak czekam, żeby się skoczyć. Podoba mi się, tak jak rozmawialiśmy, że to będzie Rogue Mission, że Picard poleci zbieraniną, to tutaj mi się podoba, że już dopiero jest, wiesz, drugi odcinek i najprawdopodobniej ma jedną załogantkę, tą Rafi, mhm. która się pojawia z Winkiem na progu. Ona wcześniej służyła jako jego number one na statku, zanim odszedł na emeryturę. Ale to była, powiedz mi, to była inna aktorka, prawda? Znaczy, to jest nowa postać wymyślona na potrzeby tego serialu. Ja mówię o tym, bo czytałem prequelowy komiks do tego serialu. Rozumiem. I widziałem ten jego przedostatnią czy ostatnią misję. I ona się tam pojawia. Rozumiem. I tam ta dwójka Romulanów, którzy tam siedzą u niego na służbie na ganku też. No dobra, jedna rzecz mi się nie podoba. Która może prowadzić do tej twojej teorii takiej, że w drugi sezon to będziemy mieli statek Picard i jakąś załogę. Chociaż patrząc na to, jak wolno się rzeczywiście rozwija akcja, to mogą tą historię prowadzić sobie z Picardem, Jean-Luciem, ale drugi odcinek pojawia się lekarz i mówi Picardowi, że no masz jakieś tam anomalie w głowie. I... A to już było ujawnione, już dawno temu było ujawnione w finale TNG. No ty powinieneś go w końcu obejrzeć, bo to jest to w jednej z linii czasowych, bo tam w bardzo dużym skrócie i w ogóle nie spoilerując, Picard jest przesuwany przez trzy różne linie czasowe w finale The Next Generation i w jednej z nich zostało ujawnione, że on ma pewną wadę w mózgu, która może, ale nie musi rozwinąć się w dość poważne schorzenie. I właśnie w jednej z tych linii czasowych się rozwinęła. I tutaj wszyscy się spierali, czy to jest kanoniczne, czy on będzie miał tę wadę, czy nie będzie miał tej wady. I chyba Star Trek Picard już potwierdził, że będzie miał, więc no niestety. To mi się średnio podoba, bo to jest taki, wiesz, zabieg a la Logan. Mówię tutaj o filmie, że mamy bohatera, któremu się, wiesz, coś może wydarzyć i już sugerują, jak on skończy, tak? Nie musi, ale wisi nad nim jakiś tam miecz Demoklesa i prawdopodobnie spadnie. Ale podobało mi się, że w tej roli tego lekarza występuje David Paymeyer, którego ja bardzo lubię. To jest taki charakterystyczny aktor. Ja go bardzo, bardzo lubię po filmie Godziny Zemsty. To jest malutka rulka, dosłownie tam ile, 3 minuty, 4 minuty na ekranie, ale uśmiechnąłem się. Wiesz, nie musieli robić takiej zapowiedzi, że coś tam grozi Picardowi, bo ten zabieg, ten trop mi się już strasznie ograł. Wiesz, to King robi, przecież Kinga to czytam od lat i King zawsze to pisze, że na przykład są bohaterowie i on jest takie zdanie, że w tym właśnie gronie widzą się już ostatni raz, albo jakiś tam bohater nie wiedział, że dla niego to będzie ostatnie spotkanie z kimś tam. To jest takie, wiesz, zapowiedź, która już jest tak dla mnie takim tropem wyczerpanym, że jest dla mnie tania i tutaj też miałem zgrzyt, ale to taki malutki. Rozumiem, o co ci chodzi, ale z drugiej strony jeszcze nie wiadomo, jak to się potoczy. Możliwe, że nie wiem, możliwe, że ta bliźniaczka będzie miała jakieś lekarstwo dla niego, albo nie wiem, królowa Borg go uleczy, albo cokolwiek. To wiesz, na razie nic jeszcze nie jest pewne i wszystko można jeszcze odwrócić. W końcu to science fiction, w końcu to Star Trek, oczywiście, że wszystko można jeszcze odwrócić. Więc ten wątek został dodany tylko po to, żeby dać Picardowi taką jeszcze większą motywację do działania, żeby no, popchnąć go w kierunku, właśnie w tym kierunku, w którym już teraz podążał, ze świadomością, że on nie ma zbyt wiele czasu, żeby coś zmienić. Mhm. Ale tak jak mówisz, ja się z tobą zgadzam, wydaje mi się to niepotrzebne, bo Picard nie potrzebuje dodatkowej motywacji. No właśnie, on motywację jest dobrym człowiekiem, dobrym kapitanem, widzi kogoś w potrzebie, ktoś poprosił go o pomoc, oczywiście, że pomoże. Więc też wydaje mi się to zbędne, to jest takie trochę dorzucenie dramy w momencie, w której ta drama akurat nieszczególnie jest potrzebna, bo i tak dzieje się wystarczająco wiele interesujących rzeczy.
Tak, i tak zresztą jak Picard powiedział, on tą traumę po Dejcie przepracowuje już 20 lat i to jest jego motywacja, że on chce się tego już po prostu pozbyć. Ale Michał, zadałeś mi pytanie, ale sam na nie nie odpowiedziałeś. Czyli czy jak tobie się podoba takie prowadzenie scenariusza, takie prowadzenie historii? Czy to jest dla ciebie coś, no wiem, że na to czekałeś na ciąg dalszy, ale to jest coś, co się pokrywa z twoimi oczekiwaniami? W jakim sensie? Znaczy, jeśli chodzi o to, czy oczekiwałem Star Trek TNG 2, to nie oczekiwałem Star Trek TNG 2, oczekiwałem bardziej kameralnej, spokojniejszej opowieści o jednej bohaterze, takiej studium charakteru. No dobra, ale ci się podoba ci to, co dostałeś? Tak, podoba mi się. Okay. Jasne, mam trochę zastrzeżeń. Pewne rzeczy bym zmienił, pewne może bym odrobinę zintensyfikował, ale ogólnie rzecz biorąc... Jakie? Które byś zmienił? Znaczy, no wiesz, ja strasznie jestem pazerny na mitologię świata przedstawionego, więc oczywiście dorzuciłbym jakieś wątki, nie wiem, z Klingonami, co tam się dzieje w Dominium, koniecznie, żeby Janeway się pojawiła, ale pojawi się jeszcze 7 z 9, więc możliwe, że coś tu będzie poruszone. Generalnie chciałbym trochę... odrobinę więcej mitologii, chociaż tu i tak jest już mnóstwo mitologii, więc moje oczekiwania są zaspokojone, ale chciałbym więcej. Więc, ale poza tym nie, no co ty stary. Szczerze mówiąc, ja mogę sobie oglądać takie 10 odcinków, w których Picard sobie siedzi na ganku w swojej winnicy, popija sobie gorącego Earl Greya i tam odwiedzają go. Dużo tego Earl Greya jest, tak. Nie? Przynajmniej ze 3 razy w odcinku pada Earl Grey, Earl Grey, Earl Grey. A to jest taki, wiesz, to jest takie miejsce na reklamę, że wiesz, że w drugim sezonie tego będą Earl Greya robili z Tetley na przykład, nie? Że gdzieś tam wyciągną, a ja tu mam taką herbatę z XXI wieku. Przypomniała mi się ta scena też z finału The Next Generation, gdzie Picard jest w linii czasowej, która jest na dopiero co zbudowanym Enterprise. Nie, na Enterprise, na którym on dopiero objął funkcję kapitana z pierwszego odcinka. Mhm. I on taki zaszokowany wchodzi do swojego biura, jeszcze nie ogarnia, co się wokół niego dzieje, że te linie się przenikają, podchodzi do replikatora i mówi "Ty, Earl Grey hot", a replikator mu odpowiada "Te parametry nie zostały jeszcze wprowadzone". On, wiesz, on ma na twarzy taki blue screen mu wypada, że wiesz, jest w strasznej sytuacji, nie może się nawet chwycić Earl Greya. Mhm. No nic, porozmawialiśmy sobie o Earl Greyu, a wracając do Picarda, szczerze podoba mi się ten serial. Wiem, że on nie zaspokoi oczekiwań wszystkich osób, bo to szczerze mówiąc niemożliwe, ale moje zaspokaja na tyle, żebym musiał się bardzo starać, żeby znaleźć coś, żeby się czegoś czepić. Okej, okay. Ja poza tymi dwoma takimi zabiegami, czyli bliźniaczką, która zastępuje jedną inną bliźniaczkę, i poza tym właśnie wyrokiem, który wisi nad Picardem, jakichś większych zastrzeżeń do fabuły nie mam. Mam do tempa i do ogólnej takiej, powiedziałem, niejakości pierwszego odcinka. Właśnie, ty co byś zmienił, bo ty mnie tak ci znałeś, co bym zmienił, co bym dodał, a ty? Ja jestem zbyt casualowym widzem, żeby mówić, że coś bym zmieniał. Podoba mi się to, co dostałem w drugim odcinku. Tempo jest bardzo fajne. Ten spisek cały jakiejś dziwnej kasty czy grupy romulańskiej, która działa wewnątrz Tal Shiar, a Tal Shiar to już jest w ogóle wiesz, tajna szpiegowska organizacja Romulan, o której prawie nikt nie wie, z wyjątkiem wszystkich. To taki trochę odpowiednik sekcji 31 z Federacji. Mhm. To mi się podoba. No. Nic bym może nie chciał dodawać nawet. Tak. Poza jedną rzeczą, która gdzieś tam właśnie tak jak ty, że wiesz, żeby jakaś krótka, naprawdę krótka ekspozycja na temat sytuacji, wiesz, takiej międzygalaktycznej, żeby wiesz, w jakiś Picard, nie wiem, ubiera się, zakłada kalesony, spodnie, skarpetki, a w tle leciał jakiś, wiesz, projekcja, jakiś... czy coś, telewizja, o. Nie, wiadomości jakieś. I wiadomości, i tak, i teleekspres federacyjny. Coś ale, takiego. Ale nie, bo szczerze, to jest bardzo interesująca rzecz, bo tak, Romulusa nie ma, a Romulus był jednym z największych mocarstw w tej części galaktyki. Na Deep Space Nine Unia Cardassian, która też im fikała przecież mocno, to nawet było w TNG. Nie pamiętasz? Mm-hmm.
Kardasianie schwytali Picarda i próbowali mu mówić, że są cztery, nie, że są trzy światła. Tak, tak, pamiętam. No, to właśnie oni są głównymi przeciwnikami Deep Space Nine i oni zostali rzuceni na kolana przez Dominium, które przyleciało z drugiego końca galaktyki. To długa historia, nieważne. Bo już się z nimi Federacja uporała. Jest jeszcze cała ta kwestia Borgów. No, mamy tutaj powiedziane, że ta kostka jest odcięta, że nie wiem, czy to się pokrywa z tym, co Janeway zrobiła. Znaczy, no, to się pokrywało, co Janeway zrobiła, to nie byłoby co zbierać z tej kostki, więc... ale nie, generalnie tak, jak najbardziej się pokrywa. Chciałbym może tyle, no, taki większy wgląd w sytuację polityczną, ale to wiesz, to tak nie ma... Nie ma na co narzekać, to jest historia Picarda. Nie ma spiny, no. To nie jest historia Federacji, to jest historia Picarda, więc zobaczymy tylko te elementy historii Federacji, które są istotne dla historii Picarda. Okej, masz coś jeszcze do dodania? Coś ci się podobało? Mi się strasznie podobało, że Picard nazwał swojego psa Number One. To też jest dobre. Czekam na tę scenę, kiedy pojawi się Riker na ekranie i Picard krzyknie Number One i pies i Riker jednocześnie się obejrzą na niego. Okej. Podoba mi się, powiem ci jedną rzecz, podoba mi się, jak pogrywał fajnie z oczekiwaniami trailer, bo trailer pokazuje, przynajmniej tak się spodziewać można było, że nie wiem, dwa odcinki ci streszcza, czy coś w tym rodzaju, a on tutaj po pierwsze, wiesz, my tam mówimy o więźniach, że to są prawdopodobnie więźniowie tam na tej kostce, a okazuje się, że to są po prostu pracownicy. I tam sporo jest takich smaczków, tak? Które źle odczytaliśmy, albo ja źle odczytałem. To jest całkiem fajne, to podobało mi się, to chciałbym powiedzieć. Druga rzecz, mam jeszcze jedną wiadomość od słuchacza a propos Yupi Goldberg, którą ty wyraziłeś jakąś tam nadzieję, że Gwynion, postać, którą ona grała w następnym pokoleniu, się pojawi, więc tutaj nasz słuchacz napisał mi, że Yupi Goldberg gra w tym roku w The Stand, czyli Bastionie, matkę Abigail, to jest na podstawie Kinga, i ten serial jest robiony przez CBS All Access, więc wyraził nadzieję, że może być tak, że ta Yupi Goldberg, skoro gra dla jednego serialu CBS, to będzie miała cameo w drugim. A wiesz, że parę dni temu wyciekła, znaczy pojawiła się informacja, że będzie, że została zaproszona przez Patricka Stewarta do grania. Nie wiedziałem, nie wiedziałem. Myślałem, że ty do tego pijesz, a ty tutaj z jakąś teorią mi wskakujesz. Tak, to jest potwierdzone, że Gainan pojawi się w drugim sezonie. No to proszę bardzo. Który jest już zamówiony i jest już w preprodukcji, więc... Super, ja się bardzo cieszę. Nie miałem bladego pojęcia. A teraz jeszcze, żeby tylko Q się pojawił. Kolejna rzecz, którą gdzieś tam sobie wypatrzyłem, to nawet jeżeli tego Patricka Stewarta, a raczej Jean-Luc Picarda uśmiercą pod koniec pierwszego sezonu, w co ja nie do końca wierzę, ale pewne, no nie wiem... Ja myślę, że go uśmiercą, gdy będą już kończyć ten serial. I że wtedy zostanie statek, jakiś statek nazwany jego imieniem, i to będzie ostatnia rzecz. Okej, okay, ale to wiesz, to on jest producentem tego serialu i wykonawczym nawet. Czyli gdzieś tam nawet jeżeli by on odpadł po pierwszym sezonie, to będzie gdzieś ten Patrick Stewart, duch jego się unosił nad tym serialem, bo będzie przy nim robił i będzie chciał, żeby jakaś tam spójność tej wizji, na którą on się zgodził, była kontynuowana. Także takie trzy rzeczy jeszcze na sam koniec. Po pierwszym odcinku miałem mieszane uczucia, po drugim jestem na tak. I tak podsumowując, wydaje mi się, że można w to wejść bez jakiejś większej znajomości w ten serial. W ten świat tutaj przedstawiony można wejść bez jakiejś większej znajomości uniwersum, bez jakiejś większej znajomości Next Generation. To może być trudne, może być momentami niezrozumiałe, ale jest sporo ekspozycji, fajnie robionej ekspozycji, która nie jest taka bardzo natrętna, wynika dobrze z dialogów, wynika dobrze z sytuacji i można się dobrze bawić będzie na tym serialu. No i ja, jak to mówi jeden fan Gwiezdnych Wojen z konglomeratu podcastowego, ja nie mam nic do dodania. Ha! To co, słyszymy się za dwa następne odcinki? Czy może coś tak mniej więcej?
Jeżeli będziesz miał takie życzenie, to nie ma najmniejszego problemu. Możemy sobie w mid-season zrobić podcast. O, super, no po 5. odcinku. Dobra. No to już chyba byłoby na tyle. My się żegnamy. Dzięki, Czekamy Michał, na następny rozmowę. Odcinek. Trójeczka już z naszej perspektywy za kilka godzin. Z waszej już pewnie jest premiera, więc no, zapraszamy do oglądania świetnego serialu. Dzięki za wysłuchanie. Cześć. Cześć. Finished. That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.